Najczęściej od porażenia prądem na słupach i stacjach transformatorowych. Trzy takie przypadki mieliśmy ostatnio w gminie Konopnica. Energetycy obiecują modernizację sieci i zapewniają, że ptasie problemy nie są im obce. Ten młody osobnik nie miał szans, podobnie jak dwa inne z ośrodka rehabilitacji bocianów w Kozubszczyźnie. Niektóre nie są tak doświadczone i często na takie słupy siadają i w kilka sekund giną śmiercią tragiczną poprzez porażenie prądem. Kamil Piwowarczyk od kilku lat leczy i wypuszcza na wolność zdrowe ptaki. Te, które nie mają szans na powrót na łono natury, zostają w ośrodku. W związku z ostatnimi wypadkami Kamil w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie zwrócił się o pomoc i zabezpieczenie transformatorów do energetyków. Nie chcieliśmy całkowitej przebudowy, a zwłaszcza, że tu są cztery takie słupy, bo przebudowa jest bardzo kosztowna, bo przenosi się te niebezpieczne elementy na bok słupa, tylko zwyczajne zabezpieczenie w postaci założenia żerdzi, które przypominają bramkę, i wówczas bocian siada ponad przewodami, a nie na nich. Jak usłyszeliśmy w lubelskim oddziale PGE Dystrybucja, pracownicy spółki zajmą się sprawą jak najszybciej. Mamy w zamiarze wyizolować około 500 metrów okolicznej sieci, jak i w trybie takim niezwłocznym, będzie to w pierwszej dekadzie miesiąca sierpnia, wyizolujemy tą stację transformatorową, aby ten bocian gdzieś nie trafił na sąsiednie, bo kompleksowo znacznej ilości nie damy rady zmodernizować. Na modernizację całej sieci trzeba będzie jednak poczekać do 2018 roku. Spółka przypomina przy tym dotychczasowe działania związane z ochroną ptaków przed porażeniem prądem. Zamontowaliśmy już ponad 2700 platform dla bocianów. W tym roku od września szykujemy się z modernizacją tych platform, wymieniamy stare zużyte, zamieniamy na nowe, nawet gniazda troszeczkę lepiej komponujemy, żeby się trzymały. Ekolodzy dowodzą, że niewielka modyfikacja urządzeń pozwala w pełni zapobiegać bocianim wypadkom i jednocześnie ogranicza straty w energetyce. Przykładowo w ramach takiego projektu na Mazowszu obniżano tzw. rozłączniki i przesuwano je na kilkudziesięciu słupach i stacjach. Namawiam do praktykowania rozwiązań, które będą skuteczne i działały wiele lat, a praktycznie rozwiązania związane z przenoszeniem odgromników i odłączników na boczną część słupa eliminują przypadki porażenia w takim miejscu. Więc rozwiązanie kosztowne trwa dłużej, niemniej jednak w ostatecznym rozrachunku przyrodzie przynosi o wiele więcej korzyści. Obecnie w ośrodku w Kozubszczyźnie jest 7 dorosłych i 10 młodych bocianów białych. Kamil ma nadzieję, że jego podopieczni wkrótce będą w pełni bezpieczni.